szkołę. Idziemy przed szkołę i zaraz będziemy wsiadać do autobusu. Dokładnie. I jedziemy na koncert Taureusa. Spakowaliśmy się i jedziemy już właśnie autokarem do Swołowa. Za jakieś 15 minut będziemy na miejscu i się rozpakowujemy. Jesteśmy na miejscu, mamy już swoje pokoje i generalnie to jest po prostu zarąbiście. Idziemy obejrzeć teraz, co tu się dzieje. Po przyjeździe do Zagrody Twórców w Swołowie zjedliśmy obiad i poszliśmy zrobić sobie parę zdjęć w strojach churalnych. Zdjęcia zrobił nam Marcel, czyli nasz fotograf. Patrz się tu, a nie... Marcel znowu się ukrywa na zdjęcie? Następnie zajęliśmy się próbą śpiewania. Efekt sami zobaczycie trochę później. Zrobiło się już ciemno. Jesteśmy już po bardzo owocnych próbach i po bardzo pysznej kolacji przygotowanej przez dziewczyny z naszego chóru. Teraz pójdziemy zobaczyć, co tam się dzieje w tej kuchni, bo słyszałem, że robią jakąś szarlotkę. Siódma rano, robi się powoli już jasno, a my zabieramy się do robienia śniadania. Jest godzina 9, zjedliśmy właśnie śniadanie i przerobiliśmy naszą jadalnię w taką scenę, w taką salę, a to dlatego, że odbędą się tutaj zaraz warsztaty teatralne. Mucha, jak to obserwujecie, mucha co robi? Zawsze to łapka tak trze. Tak się dziś tak trze, jakby coś planowała. I chodzi mi właśnie o takie knucie. Mam na sobie czerwoną sukienkę. To teraz wybieramy sobie, kto jest bohaterem naszej opowieści? Słowo.
idziemy teraz do zagrody Albrechta. Tu jest pokazany dom, jak rodziny, które zamieszkiwały te tereny, jak mieszkały. Dom jest odtworzony, meble są z tych okolic tutaj odrestaurowane. I idziemy zwiedzić tą zagrodę Albrechta oraz przy okazji porobić piękne zdjęcia. Wakacje spędzało się na wsi i dzieci jeździły na wakacje do takich gospodarstw, pomagały dziadkom, a w zamian za to dziadkowie jak plony posprzedawali, to coś dzieciom budowali. Tak wyglądały przez całe lata wakacje wielu dzieci. Jeździło się na granicę, to pojechało się do dziadków na wieś pomagać. Po zwiedzeniu muzeum zabraliśmy się za przygotowanie i zjedzenie przysmaków z grilla. Jest niedziela, nasz ostatni dzień tutaj i zabieramy się do robienia ostatniego śniadania. Na koniec naszej przygody pobawiliśmy się trochę i zatańczyliśmy belgijkę. Się nie dacie? Nie. Nie, nie ma taki możliwości. Ale ma paszport. Ma. No nie. Ik wil mij tot een taal begeven, nooit een schoner taal gezien, was ik nooit.